Chciałabym powiedzieć świadectwo zwycięstwa poprzez posłuszeństwo, ale za czym powiem, to jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, że Bóg jest zachwycający, Jezus jest zachwycający i wy jesteście zachwycający. Widziałam wasze twarze dziś na uwielbieniu, które lśniły tak ogromnym blaskiem, niesamowitym blaskiem. I w ogóle jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że jak tutaj przenieśliśmy się, zostawiliśmy w Kielcach, żeby tutaj być, zostawiliśmy takie bezpieczeństwo, rzeczy, które znaliśmy, które się poruszaliśmy dobrze. I tutaj przyjechaliśmy do surowego domu. Ja byłam przerażona, jak to będzie dalej. I powiem wam, czego tutaj doświadczyliśmy w ogóle od was. Takiej pomocy, jakiej niesamowitej miłości. To zalewa mnie wdzięczność. Po prostu za ten dom, za was. I chciałam bardzo podziękować wam za to w ogóle. Nina, Sławek, Benjamin, Ola, Monika, Michał, nie ma go. Mnóstwo ludzi, po prostu już nie wymienię wszystkich. Po prostu dziękuję wam za to, co zrobiliście dla nas. Dziękuję za każde dobre słowo, za każdą identyfikację, za każdą korektę, która podniosła nasze życie, czyli uwolniła je. W ogóle naprawdę dziękuję, dziękuję, dziękuję. A teraz chcę powiedzieć taką rzecz. Jak tutaj przenieśliśmy się, to podjęłam sobie taką pracę, która w ogóle nie jest związana z tym, co do tej pory robiłam. I ona okazała się strasznie ciężka dla mnie. Doświadczyłam tam różnych rzeczy. Doświadczyłam tam poniżenia, doświadczyłam w ogóle takiego niezrozumienia. Bardzo to było ciężkie fizycznie. W ogóle z każdego dnia po prostu miałam tak wszystkiego dosyć. I to, co się działo w ogóle w mojej duszy i we mnie, to trudno powiedzieć. Każdego dnia przychodziłam do domu załamana. Opowiadałam wszystkim w ogóle, jak tam jest ciężko, jak jest źle. W ogóle przepraszam was za to, ci, którzy to usłyszeli. I w ogóle zastanawiałam się, co się w ogóle dzieje. Codziennie modliłam się, ustanawiałam, a było coraz gorzej. W ogóle coraz gorzej, coraz gorzej. Przychodziłam już tak styrana, tak załamana i na ciele, i na duszy, że w ogóle szok. I w ogóle stanęłam kiedyś i mówię, Boże, coś jest nie tak. Duchu Święty, potrzebuję światła w tym temacie, bo sobie chyba nie radzę. Chyba wiem wszystko, a tak naprawdę chyba nie wiem jeszcze wszystkiego. I wtedy otworzyłam sobie tak bezwiednie YouTube i trafiłam na kazanie Artura z Poznania, jak zmieniać swój umysł. I mówię, nie, no to przecież już zmieniam, już cały czas przecież wiem wszystko. Ale tak mnie do tego ciągnęło i mówię sobie, to posłucham. I wtedy powiem wam, naprawdę zobaczyłam, jakie błędy robiłam. I w ogóle, że modliłam się przede wszystkim z poziomu emocji, a nie z powodu tego, kim jestem. I zrobiłam tak. Wzięłam sobie zeszycik, zapisałam każdą rzecz i powiedziałam, zrobię to tak, jak jest tu napisane. I tutaj właśnie chcę powiedzieć taką dygresję dla tych, którzy uważają, że posłuszeństwo człowiekowi to jest nieboża rzecz, to jest naprawdę wspaniała rzecz. Posłuszeństwo człowiekowi, który poszedł dalej, który przetarł szlak, który pokazał, jak z Bogiem chodzić. Więc zrobiłam dokładnie wszystko, to, co było tam napisane. I powiem wam, że bardzo szybko zobaczyłam zupełnie inną przestrzeń i w swojej głowie. I to, co się zaczęło w pracy dziać, to było niesamowite w ogóle. Ludzie dla mnie byli inni. Najlepsze stanowiska otrzymywałam, z najfajniejszymi ludźmi pracowałam. I nawet taki jeden pan, który nie chcę go obrażać, ale po prostu zachowuje się do pań bardzo nieprzyjemnie. Otwiera mi drzwi w ogóle, proszę. To jest fajne, naprawdę. Także to jest niesamowite, jak krok po kroku, robiąc po prostu rzeczy, zaczyna się widzieć niesamowite zwycięstwo. Także za wszystko chwała Jezusowi. Amen. To jest taka tragedia dla wielu ludzi, że trzeba od głowy sobie zacząć. A przecież to z głowy sobie zrobić wszystko na zewnątrz, a nie odwrotnie.